Dzień dobry, witam w kolejnej jesiennej odsłonie częstochowskiego kuriera samorządowego, w którym obnażamy samorząd. Dziś kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku, czyli kultura wysoka. Dlatego zaczynamy z miejsca, który tę kulturę zaszczepia. A jak zaszczepia, o tym za chwilę. Bo dziś w programie Teatr Mój Widzę Ogromny. Budżet Mój Widzę Obywatelski. Widzę też niezłe studia. Zamiast odgrywać domowe komedie, wchodzić w nieswoje role i robić komuś sceny, lepiej zasiąść pod sceną, zarówno dużą, jak i kameralną. Częstochowski Teatr Adama Mickiewicza, podobnie jak Filharmonia Częstochowska, przygotował bogaty repertuar na rozpoczęty niedawno sezon. W poprzednim odcinku sprawdzaliśmy, czy częstochowianie chętnie chodzą do Filharmonii. No i chodzą. Ale czy do teatru też tak chętnie zaglądają? W 2014 roku Częstochowski Teatr zrealizował 312 wydarzeń, co jak nie trudno policzyć, w skali roku daje prawie jedno wydarzenie dziennie. W repertuarze znalazły się 282 spektakle, a do tego widowiska artystyczne, przedsięwzięcia poetycko-muzyczne i zajęcia dla najmłodszych. Na dyskach obu scen zaprezentowano 46 tytułów, a łączna liczba widzów, którzy odwiedzili przybytek kultury przy ulicy Kilińskiego, to prawie 80 tysięcy. Biorąc rzecz procentowo, każdego roku odnotowujemy ponad 80% frekwencji i to się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie, zwiększa. Nie są to oczywiście jakieś bardzo duże skoki, ale widzimy, że widzów przybywa i z tego się bardzo cieszymy. No i zresztą sami widzowie nam mówią, że w teatrze przyzwyczaili się, w częstochowskim teatrze zawsze jest pełna sala, także to jest dla nas najlepsza rekomendacja. Tylko w tym sezonie widzowie oklaskiwali już kilkanaście propozycji i to nie tylko tych premierowych, bo też cyklicznych, jak choćby Nieśmiertelny Mayday, który od lat wypełnia wszystkie krzesła. Co w teatrze cieszy się największym zainteresowaniem? O gatunki ulubione przez widzów to jest trudne dla mnie pytanie, ponieważ ja nie przepadam za farsami, ale zdecydowanie dla jednych widzów teatr to miejsce rozrywki, a dla innych to miejsce, w którym zastanawiają się nad swoim życiem, w którym przyglądają się swojemu istnieniu z różnych stron i przez tę godzinę czy dwie wszyscy wierzymy, że to wszystko, co jest na scenie, dzieje się naprawdę i myślę, że to jest najpiękniejsze w teatrze. Przed nami jeszcze kilka długich miesięcy, podczas których Częstochowski Teatr zaprasza zarówno na nowe, jak i sprawdzone propozycje. Będzie coś na wesoło, będzie też na smutno, nie zabraknie dobrze przyprawionych spektakli typowo dla dorosłych, ale i najmłodsi znajdą coś dla siebie. Instytucja kusi też dodatkowymi bonusami, jak choćby tańsze bilety, bony upominkowe czy imprezy tematyczne. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do Częstochowskiego Teatru. Wiele atrakcji w listopadzie. Andrzejki w teatrze z gościnnym tytułem. Później cały cykl bajek mikołajkowych. Na Sylwestra wznawiamy Miłość i politykę. A przed świętami jeszcze niezwykła premiera Proca Nikołaja Kolady w reżyserii Andrzeja Hibnera-Ochodo. Ta premiera będzie 18 grudnia. Serdecznie zapraszam, nie zapominajcie o nas. To, co najczęściej przyciąga widzów do teatru, to głośne tytuły, znane nazwiska i rekomendacje znajomych. No ale żeby zarekomendować, trzeba najpierw zobaczyć. Ci, co byli, wiedzą, że w teatrze też można zobaczyć niezłe kino. Stasie, ty się na Amerykana zrobił. Kończa? W tym filmie tak się ciebie stało? Nie, patrz. W mordę kopany. W życiu bym do teatru nie poszedł. Już wkrótce dowiemy się, na co magistrat wyłoży z miejskiej kasy prawie 7 milionów złotych, realizując inwestycje, które zgłosili sami mieszkańcy. Właśnie zakończyło się głosowanie w tej sprawie. Po poprzedniej edycji budżetu, wtedy jeszcze trudne słowo partycypacyjnego, mamy nowe boiska, place rekreacji ruchowej, są nawet wiersze na kamieniach. W tym roku częstochowianie zgłosili ponad 600 bardzo różnych propozycji, a to jest 200 więcej niż przed rokiem. Wnioski złożone przez mieszkańców w tym roku dotyczą prawie wszystkich możliwych dziedzin życia, czyli są to wnioski dotyczące kultury, sportu, ale także budowy takich rzeczy jak chodniki, drogi, place zabaw, place rekreacji ruchowej. Fajne jest to, że mieszkańcy też myśleli o takich rzeczach niestandardowych i nieszablonowych. Są to wnioski dotyczące poprawy naszego zdrowia, wnioski dotyczące opieki nad szeroko pojętej opieki nad zwierzętami w Częstochowie. Wszystkie zgłoszone pomysły zostały sprawdzone pod kątem formalno-prawnym, a te, które okazały się możliwe do realizacji, poddano pod społeczne głosowanie. Od 2 do 8 listopada mogliśmy postawić swój krzyżyk zarówno przy ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych propozycjach. Póki co trwa liczenie głosów. Pod koniec listopada wszystko będzie jasne. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo podziękować zarówno wszystkim wnioskodawcom, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy w budżecie obywatelskim, decydując o tym, jak ma nasze miasto się zmieniać, ale przede wszystkim
wszystkim bardzo duże podziękowania dla naszych liderów budżetu obywatelskiego, dla osób pracujących w naszych radach dzielnic, bo to oni przez cały rok od samego początku, od ewaluacji byli z nami i pomagali nam na każdym etapie realizacji budżetu. W pierwszej edycji budżetu do wydania było ponad 5,5 miliona złotych. Za tę sumę w mieście ziściło się kilkadziesiąt mniejszych lub większych pomysłów mieszkańców. W tym roku na wszystkie inwestycje przeznaczono ponad milion więcej. Co można zrobić za ponad milion? Jedno boisko wielofunkcyjne to koszt około 350 tysięcy, czyli za milion takich boisk można mieć no prawie trzy. Plac rekreacji ruchowej kosztuje 50 tysięcy, a nowy parking można mieć już za dychę. Ostatecznie za milion można kupić 500 milionów paczek zapałek, tylko... Po co? Częstochowskie tereny przemysłowe zostały objęte dwiema strefami ekonomicznymi, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi biznesu w mieście. Ale żeby ten biznes mógł kwitnąć, potrzebni są fachowcy. Skąd ich wziąć? Tego zadania podjęły się częstochowskie uczelnie wyższe, które dzięki projektowi Akademicka Częstochowa kontynuują współpracę z miastem i przedsiębiorcami w celu wykształcenia kadry dostosowanej do konkretnych potrzeb pracodawców. Najkrócej mówiąc, ten program polega na tym, że jeśli na przykład dany przedsiębiorca potrzebuje, powiedzmy, perfekcyjnie mówiącego po angielsku, a i trochę po rumuńsku informatyka ze znajomością obsługi obrabiarek CNC, to uczelnia mu takiego wykształci. Student od razu będzie miał pracę, firma pracownika, a uczelnia prestiż. No i wszyscy szczęśliwi. Jak wynika z danych urzędowych, kierunki, które najlepiej funkcjonują na rynku pracy, to informatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, a także automatyka i robotyka oraz inżynieria środowiska. Naturalnie w ten nurt wpisuje się Politechnika Częstochowska, która tworzy nową ofertę opracowaną pod konkretne potrzeby. I staramy się być oczywiście obecni na rynku częstochowskim w sensie promowania takich kierunków, które mogą być szczególnie przydatne. Tutaj myślę o wszystkich kierunkach związanych inżynierskich, ale nie tylko, dlatego że mamy bardzo duże zapotrzebowanie generalnie w regionie na dobrze wykształconych, wykwalifikowanych inżynierów. W ramach programu działa również Akademia Jana Długosza, która skupia swoje działania m.in. wokół rozwoju laboratorium analizy sensorycznej i pracowni technologii żywienia. Częstochowskim uczelniom pomaga również miasto, m.in. poprzez wspieranie finansowe niezbędnych remontów i wyposażenia, a także budowanie trwałych relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a działającymi w Częstochowie inwestorami. Na pierwszych działkach objętych specjalną strefą ekonomiczną ruszają już prace budowlane. W związku z tym w roku 2017 i 2018 możemy się spodziewać dużych akcji rekrutacyjnych. Przede wszystkim będą potrzebni inżynierowie, materiałowi, procesowi, absolwenci inżynierii mechanicznej, również informatycy, programiści, ekonomiści, głównie księgowi z dobrą znajomością języka angielskiego. Jak mówi przysłowie, praca pozłaca. Te zasady znają się doskonale rozumieć działające na terenie Częstochowy przedsiębiorstwa, które za dobrego fachowca niejednokrotnie są w stanie dobrze zapłacić. Rozumieją ją również sami studenci, którzy decydując się na trudne, ale przyszłościowe studia, nie muszą potem narzekać, że kto się w pracy leni, nie wart jeść pieczeni. Niezła Lancia. Jadą do roboty. A my do pracy.